Dawno, dawno temu pewien człowiek leżakując pod drzewem wpadł na pomysł i gdy otrząsnął się po ciosie zadanym przez naturę, zapisał w jego pomnę treści, znane dziś jako zasady dynamiki Newtona. A nas interesuje trzecia z nich, która mówi wyraźnie, że każdej akcji towarzyszy reakcja, równa co do wartości i kierunku, lecz przeciwnie zwrócona. W konstrukcjach wyglądałoby to tak. Mamy podpory, na których spoczywa belka. Obciążamy ją siłą skupioną i jak możemy zobaczyć, nic się nam nie przemieszcza. A to musi oczywiście oznaczać, że występują tu inne siły i co najważniejsze, wszystkie razem się równoważą. Gdyby było inaczej, układ by się nam przemieścił. Ponieważ nasza belka ma stały przekrój, to tak wygląda jej ciężar własny. Nazywamy to obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym. Wypadkową takiego obciążenia jest siła skupiona, która przechodzi przez środek ciężkości tej figury, a jej wartość jest równa polu powierzchni. Nawet jeśli obciążenie zmienia kształt, to wypadkową tworzymy na tych samych zasadach. My jednak ciężar własny będziemy pomijać dla przejrzystości, bo teraz skupimy się na reakcjach i jak widzimy, powstają one w konkretnych miejscach i te miejsca nazywamy podporami. Każda konstrukcja wspiera się na jakichś podporach. Mogą być one konstruowane na tysiące sposobów, ale wystarczy poznać kilka schematów, aby policzyć ich reakcje. Przede wszystkim musimy wiedzieć, na jakich kierunkach podpora jest zablokowana. Od tego, ile i jakie stopnie swobody są zablokowane, zależy to, z jaką podporą mamy do czynienia. Oto przykład, na którym możemy zobaczyć trzy podstawowe typy podpór. Każdą sobie krótko omówimy. Pierwsza z nich to podpora przegłowa przesuwna. Tak wygląda jej zapis symboliczny, bo w rzeczywistości może wyglądać różnie. Jak widzimy, taka podpora jest zablokowana jedynie na kierunku pionowym i tak właśnie reaguje, pozwalając jednocześnie na przemieszczenia poziome i obrót. I to właściwie wszystko na jej temat. Podsumujmy. Oto nasza podpora, a na niej belka. I kiedy obciążamy ją w pionie, to nic się nie przemieszcza, bo podpora reaguje. Natomiast siły poziome są dla niej obojętne, tak samo jak i obrót belki. Zapamiętujemy więc, że taka podpora ma tylko jedną reakcję w swojej osi. Druga obok to podpora przegubowa nieprzesuwna, którą symbolicznie zawsze zapisujemy w ten sposób, choć w rzeczywistości ona również może przybierać różne kształty. Jak widzimy, taka podpora jest zablokowana na obu kierunkach. Innymi słowy, ten punkt się nie przemieści, jednak nadal może się on obrócić w miejscu, nie wywołując reakcji. Podsumujmy, nasza rolka jest teraz przymocowana na stałe, a w belce znajduje się odpowiedni wpust. Widzimy, że podpora reaguje na siły z każdego kierunku, czy to w pionie, czy w poziomie, ale pozwala na kołysanie się belki bez oporu. Zapamiętujemy zatem, że taka podpora reaguje na obu osiach. Kolejny przykład to utwierdzenie sztywne. Symbolicznie wygląda ono następująco i jest to chyba najczęściej spotykana podpora w codziennym życiu, czy to balkon, trzepak, czy ten słup żelbetowy. Utwierdzenie sztywne jest zablokowane we wszystkich kierunkach, więc reaguje na wszystkie rodzaje sił, pionowe, poziome i na próbę obrotu. Zapamiętujemy więc, że reakcja takiej podpory to siła pionowa, pozioma i moment skupiony. No i to już prawie wszystkie. Poza tymi trzema możemy spotkać ich wariacje, jak na przykład utwierdzenie teleskopowe, które symbolicznie wygląda tak, a które reaguje siłą skupioną w osi i momentem. Może się jednak przemieścić na pozostałym kierunku. Tak samo pozostałe podpory, wszystkie niezablokowane kierunki są z definicji zwolnione. W przypadku utwierdzenia sztywnego nie ma żadnych zwolnień. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego my tak wszystko na ten pion, poziom i obrót, to znaczy, że koniecznie musicie obejrzeć poprzedni odcinek o rzutowaniu. Robimy tak, bo nasze wyobraźnie ograniczone jest matematyką, jaką zdołaliśmy opanować. I tak oto ciężko od samego przypatrywania się stwierdzić, czy ten układ sił jest w równowadze, czy nie. Ale ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że każdy układ sił można wpasować w jakiś układ odniesienia. Następnie możemy zrzutować każdą siłę na poszczególną oś, używając do tego prostych zasad trygonometrii i rozbić wektor na składowe równoległe do naszego układu. A teraz, aby sprawdzić, czy układ jest w równowadze, musimy policzyć, czy suma rzutów tych sił na poszczególne osie układu jest równa 0. W tym celu dużą grecką sigmą zapisujemy sumę rzutów sił P z indeksem I na osi Y, która ma się równać 0. Dla matematyków możemy dopisać, że indeks i zaczyna się od 1, a kończy na 3, ale w naszych zadaniach zawsze będziemy sumować wszystkie siły, więc nie musimy tego dopisywać. Rozpisując powyższy wzór, mamy P1y plus P2y plus P3y równe 0. No i okazuje się, że i geometrycznie, i liczbowo jest równe 0. Z tego, co do tej pory policzyliśmy, wiemy, że układ nie przesunie się względem osi y. Ani tak, ani tak, ani tak, ani tak. Nie wiemy jeszcze, czy układ nie przesunie się nam względem osi x.
Żeby to sprawdzić, musimy policzyć, czy suma rzutów na osi X też jest równa 0. Tak samo jak powyżej, sumujemy wszystkie rzuty i widzimy, że i geometrycznie, i liczbowo są równe 0. W tym prostym przypadku wszystkie siły przecinają się w jednym punkcie, nie występują tu więc momenty i układ nie może się obracać. W ten sposób udowodniliśmy matematycznie, że układ tych sił jest w równowadze i nigdzie się nam nie przemieści. My przenieśmy się jednak z powrotem do reakcji i do ostatniego elementu, o jakim musimy wiedzieć, żeby te reakcje liczyć. Do zwolnień. Ponieważ w układach płaskich mamy trzy równania równowagi, to tak samo na schematach wyróżniamy trzy typy zwolnień. Zwolnienie dla sił poziomych, które działają wzdłuż osi elementu, zwolnienie dla sił pionowych, działających w poprzek osi, tzw. teleskop, i przegub, pozwalający na niezależny obrót lewej i prawej strony. Ale pewnie wolelibyście zobaczyć, jak te schematy działają. Bardzo proszę. Mamy tutaj modele naszych zwolnień i spróbujemy za ich pomocą zrozumieć, o co chodzi. Weźmy belkę z pierwszym zwolnieniem i przyłóżmy do niej siłę osiową. I widzimy, że zwolnienie nie przenosi nam takiej siły na drugą stronę. A spróbujmy przyłożyć siłę pionową w poprzek osi i widzimy, że takie siły są przenoszone. A spróbujmy obrócić i jak widać druga strona przemieszcza się, czyli przenosi zginanie. Weźmy drugie zwolnienie, tak zwany teleskop. Przyłóżmy siłę osiową i widzimy, że teleskop takie siły przenosi. A siły poprzeczne próbujemy i widać, że siły pionowe po jednej stronie teleskopu nie wpływają na drugą stronę. A spróbujmy obrócić ten punkt. No i widzimy, że siły zginające są przenoszone. Ostatni typ zwolnienia to przegub. Jak widać przenosi on na drugą stronę naprężenie osiowe, jak i te działające w poprzek osi, ale nie przenosi naprężeń zginających. Jakie płyną z tego dla nas wnioski? Ano takie, że do naszych podstawowych równań równowagi w tych punktach pojawiają się kolejne. Wszystkie siły osiowe na lewo i na prawo od tego punktu mają się równać 0, a tutaj wszystkie siły poprzeczne do osi na lewo i na prawo od teleskopu mają być równe 0. No i przy przegubie wszystkie momenty na lewo i na prawo od przegubu mają wynieść 0. Tak mógłby wyglądać przegub rzeczywistości. Przejdźmy do zadań. Na przykład taki balkon. Jest to belka typu wspornik. Jej podporą jest utwierdzenie sztywne, więc mogą wystąpić tu wszystkie trzy reakcje. A to jest ciężarek o stałej masie, w stałym ziemskim polu grawitacyjnym. Więc powstała z przemnożenia tych dwóch siła również musi być stała i wyrażona w newtonach. Widzimy jednak, że im dalej ją umieścimy, tym belka bardziej się ugina, a tym samym napręża, co bezpośrednio przekłada się na reakcję. Żeby je policzyć, wystarczy wszystkie siły zrzutować na dowolnie przez nas wybrany układ współrzędnych. Układ jest jak widać nieruchomy i dwuwymiarowy, a to znaczy, że te trzy równania zostały spełnione. W poziomie nie działa żadna siła, więc horyzontalna punktu A wynosi tutaj 0. W pionie zatem musi działać reakcja równa tej sile. Oraz moment równy tej sile pomnożonej przez ramię, na jakim działa. Wertykalna punktu A przechodzi przez miejsce, w którym liczymy momenty, więc jej ramię wynosi 0. Siła kręci osią Z zgodnie ze wskazówkami zegara, więc aby równanie było spełnione, moment musi być ujemny lub narysowany na odwrót. Jego jednostka to newtonometr. No i mamy policzone reakcje. Inny przykład. Oto dwie podpory, jedna jest przesuwna, a druga nie. Podpora przesuwna reaguje tylko w pionie. Natomiast nieprzesuwna może reagować w dowolnym kierunku. W rzeczywistości jest to jedna reakcja, którą reprezentujemy jako sumę dwóch sił równoległych do osi układu współrzędnych, którego możemy dobrać sobie w dowolny sposób. W tych zadaniach zakłada się, że belka jest nieskończenie sztywna i nieważka. Zatem to nasze obciążenie. A teraz reakcja. Tu również nie ma sił poziomych, więc HA jest równe 0. Rzutując siły na oś pionową mamy dwie niewiadome, więc musimy skorzystać najpierw z równania na momenty. Możemy wybrać punkt A lub B, byle jedno z niewiadomych wyniosło 0. Sumując momenty w punkcie A mamy VA razy 0 minus VB razy D plus P razy 3D równe 0, co daje nam po przekształceniu VB równe 3P. Teraz możemy zrzutować siły na oś pionową, czyli VA plus VB minus P równe 0. Po przekształceniu daje nam VA równe minus 2P. Minus w wyniku oznacza, że reakcja działa w drugą stronę niż sobie założyliśmy. No i mamy policzone reakcje. Jeszcze jeden. Belka swobodnie podparta na dwóch podporach i obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone. Zaznaczamy literką Q z jednostką kilonewton na metr. Poziomej reakcji brak, policzymy więc momenty w punkcie A.
OA razy 0, wartość obciążenia to Q razy D, a ramię to odległość do środka ciężkości, czyli D przez 2, no i minus VB razy D, równe 0. Podstawiamy i mamy. Teraz rzut sił na oś pionową. Mamy VA plus VB minus Q razy D, równe 0. Podstawiamy i mamy policzone reakcje. Jeśli film Ci się podobał, polub go, skomentuj i udostępnij. Jeśli podoba Ci się kanał, zasubskrybuj go. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.